Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Arkaeran.pl i dziś gramy w Amnezja Mroczny Obłęd. Rozpocznijmy nową grę. Mroczny klimat. Don't forget. Something's mustn't be forgotten. Say possible. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Daniel. No i tak wygląda, jakby był pijany, ale cóż. Tak się zatacza. No i się budzimy, nie wiadomo gdzie. No, podnoś się. No, już, wstawaj. No, no w końcu. Dobra, poszukajmy, to jest jakieś krzesiwa. No, tu nie przejdziemy, zawalone. Tinderbox. Nowy przedmiot, krzesiwo. Odwracać świeczkę mogę, ale nie marnujmy tego. Przyda nam się na później na pewno. No już, nie zadajcie takich. Może on się wcześniej nachlał, zanim uciekł. Rocznie. Poszukajmy te szafki. O, jest krzesiwo. I tu chyba też było, co pamiętam. Jest? Jest. Nic nie ma ciekawego tutaj. Tutaj coś będzie? Jest. Warto eksplorować te pomieszczenia właśnie zaś te krzesiwa. Bo właśnie bez nich to taka trochę lipa będzie. Będą nam potrzebne, żeby rozświetlać tutaj wszystko. No dobra. Idziemy dalej. Ojej. No już. Ziomek, nie. No już stawaj, nie poddawaj się. Dojdziemy tam. Gdzie w ogóle co to jest za ten różowy płyn? Może później też po ukończeniu fabuły bym też nagrał coś w stylu tych custom stories, co są do Amnezji i te mody. Ale tego to jeszcze nie wiem, ale fajnie właśnie sobie parę nagrać z takich custom story, bo wcześniej grałem w Amnezję na tych właśnie custom story i całkiem zabawnie było. Oj, światło pogasły nam tutaj. Tu nic nie ma, oprócz jakiejś koszuli. Za tymi zasłonami chyba jakieś obrazy. Dobra, idziemy. Stara archiwum. Upadł na kuchenną podłogę, zalewając się łzami. Po pierwszym pokonaniu w kopaniu w brzuch, Hazel... przepraszam za to. Dobra, mam nadzieję, że tutaj też znajdę jakieś krzesiwo. Nawet dwa znalazłem, patrzcie. Właśnie jak mówiłem, warto szukać tutaj, bo można tutaj znaleźć sporo krzesiw, które będą w późniejszym etapie gry niezbędne.
żeby sobie rozświetlać pomieszczenie. Cześć, powiedz, jaką mam psychikę? Poczytalność, lekki ból głowy. Zdrowie, jesteś okazem zdrowia, dobrze. A krzesiwy mam? 7. Nie mamy lampę. No, bierz się, bierz. No, podnoś to. Dobra. To jest, w skrzynce coś będzie? Tak, jest też krzesiwo. Dobra, zapalmy trochę światło. Mroczna atmosfera tej gry. Jedyna w swoim rodzaju. Grałem właśnie w tą Amnezję kilka razy, tą co obecnie widzicie. Ale nigdy nie grałem w Amnezję Machine for Pigs. Oglądałem jedynie filmy. I właśnie nie wiem, tam parę odcinków widziałem tam, tej drugiej części. I właśnie nie wiem, czy ta jest lepsza, czy ta jest druga. Możecie mi napisać, która część Amnezji była waszą ulubioną i w którą się wam lepiej grało. Dobra, tutaj liścik. 19 sierpnia 1839 roku. Chciałbym móc się spytać, ile pamiętasz. Nie wiem, czy coś zna. No dobra, niech to przeczytam, natomiast sam to przeczytam. List Daniela do samego siebie. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and taka strong. Mała kartka, tyle dał radę napisać, he will be no nie? match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. No dobra, teraz sobie to sami przeczytajmy. Notatki. List Daniela do samego siebie. 19 sierpnia 1839 roku. Chciałbym móc cię spytać, ile pamiętasz. Nie wiem, czy coś ze mnie zostanie, gdy wypiję tę miksturę. Nie bój się, Danielu. Nie mogę ci powiedzieć czemu. Zdecydowałem się zapomnieć, ale wiedz, że była to wiadomość, świadoma decyzja. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym jakąś pociechę. Wszystko ma jakiś cel. Ty jesteś moją ostatnią próbą naprawienia tego. Próbą? Naprawienia tego, co tu zaszło. Jest szansa, że imię Aleksandra z Brandenburgu wciąż wywołuje w tobie gniew, bo jeżeli tak, nie jest to, co powiem, zabrzmi dla ciebie straszliwie. Udaj się do zamkowego sanktuarium, znać Aleksandra i zabij go. Jesteś młody i silny, on zaś stary i słaby. Nie zdała ci się... sprostać. Jeszcze jedno. Twoim śladem podąża cień. Jest to istny koszmar, który załamuje rzeczywistość wokół siebie. Próbowałem wszelkich sposobów walki z tym potworem, ale nic nie działa. Musisz przed nim uciekać tak długo, jak tylko zdołasz. Ocal nas obu, Danielu. Znajdź Aleksandra w czeluściach tego zamku i zabij go. Dawny ty, Daniel. No dobra, no mamy znaleźć Aleksandra. No i zabić go, żeby ten cały cień nas nie dopadł. Dobra, tu mam jakąś dźwignię. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się wydaje, że tu przede mną mi się coś otworzy. Zawsze tutaj jest boku, wiera. Za każdym razem jak gram, to mi się wydaje, że tu z boku się coś otworzy, to zawsze tu. No ale wiecie, no tak się wydaje, no tylko trochę. No dobra, tu mamy dalszą część zamku. Trzeba się znaleźć to Hollywood, bo tak się cała skończy. Aleksandrze, czy to znajduje się... Dobra, przeczytajcie sami, zacząć się najbliżej filmik, jak ktoś się będzie ciekawi, co tam pisze. O, jest Oliwa.
Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brentford. Czekajcie, dolejemy sobie oliwy. Ślepiące światło, czemu nie? I rozejrzymy się jeszcze trochę. Sprintem to podbiegnijmy. Rafineria. No, tu już coś widać zarosło, to nie przejdziemy. Później będziemy musieli swać taką mieszankę bardzo żrącą, żeby się tam przetrzeć. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś na razie możemy przejść. Laboratorium. Kliniczka winna. Do tych miejsc, do tych dwóch miejsc zawsze mam wietra, jak mam schodzić, ale dobra, idziemy. Laboratorium. Kurczę, nie pamiętam, co tam miałem chyba znaleźć. Jezu. Jak mówiłem, ja już się cykam. Diabeł mnie podkusił, żeby to nagrywać. Przyznaję, jestem tchórzem, boję się w tej chwili. Dobra, poszukajmy tej. Kolejny liścik. Przeniesienie chemikaliów. Na skutek braku komina, który mógłby doprowadzić odprowadzić opary ostatnich eksperymentów, moje odczynniki zostały zanieczyszczone. Niektórych z nich chyba to nie zaszkodziło, lecz inne trudno będzie doprowadzić do stanu używalności. Zrobię co w mojej mocy i przyniosę je do piwniczki winnej. No dobra. Nie, to jakiś jeszcze... O, jest oliwa. Jeden, te dźwięki są mi przerażone. Kolejna kartka. Coś jest w kominku? Jest. No, nie tylko co imię, że mam słoik. Karteczka. Wczesny eksperyment alchemiczny. To moja trzecia próba skutecznego sztucznego wytworzenia esencji. Poprzednie mieszanki były za słabe, lecz czuję, że jestem już blisko. Zmieszałem Galman i Aury Pigment, przepraszam. A kupryt świetnie je wiąże. Tym razem spróbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu azotowego, aby uzyskać lepszy roztwór. Eksperyment się powiódł. Roztwór posiada wysokie stężenie kwasów i może być co najwyżej środkiem czyszczącym tkanki organiczne. Gwałtownie reaguje na jego działanie, więc należy się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Ta receptura może mi się do czegoś przydać, ale tracę nadzieję, że alchemia pozwoli mi znaleźć rozwiązanie mojego problemu. Wręcz przeciwnie. Co tu mamy? Tego mi się nie chce czytać, sami to będziecie sobie czytali. No dobra, wracamy się tam na górę i będzie powoli wychodzić z tej piwnicy, bo też trochę oliwy. Zawsze tak nerwowo ty rozglądam, że coś mi nagle od tyłu nie zaszło. No dobra, już wychodźmy stąd, bo naprawdę nie lubię schodzić do tych piwnic. Tam mamy... Jezus... Już się bałem, że coś mnie zaatakuje z nienacka. No dobra, moi mili, tu kończymy pierwszy odcinek z Amnezji. Kolejnego odcinka może tak się będziecie mogli spodziewać... No, za tydzień.
piszcie komentarze, mówcie, czy wam się podobało, łapkujcie, dodawajcie do ulubionych, jeżeli wam się spodoba, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.